Hej, witam wszystkich serdecznie, NewPlayer z tej strony, witam w kolejnym trzecim odcineczku wraz z grą Robinson The Journey. Będziemy sobie dzisiaj ponownie grali na VR-ach, ja chwileczkę postaram się ich nie ruszać, żeby wam ekran nie latał i zanim sobie rozpoczniemy konkretnie naszą tą gierkę, minutkę, dwie, chciałbym z wami pogadać, chciałbym coś wam ewentualnie powiedzieć, podzielić się też tym całym przedsięwzięciem, które się tutaj tak naprawdę dzieje wraz z nagrywaniem na tych VR-ach. Ale okej, dzisiaj chciałbym, moi mili, konkretnie wziąć, polecieć do przodu z naszą tą gierką, fabułę nieco pocisnąć. Tak naprawdę, gdyby nam się udało w miarę sprężyć, to dalibyśmy radę ukończyć naszą tą grę w maksymalnie jeszcze 3-4 seansach. I ode mnie jeszcze informacje, słuchajcie, takie, że chciałem się wami podzielić jeszcze jedną rzeczą, która tak naprawdę powoduje, że VR-y powodują u nas mdłości. W poprzednim odcinku powiedziałem wam o dwóch sprawach, mianowicie takiej, że sama tak naprawdę wirtualna rzeczywistość jest dla nas troszeczkę jak gdyby nieprzyjazna, a drugą rzeczą było to, że VR-y jako same okularki fizycznie strasznie ściskają nam głowę, tak? Próbują nam ją zmiażdżyć, wycisnąć z niej wszystkie soki. Doszła trzecia rzecz, o której ostatnio tak naprawdę się zorientowałem, ale mam nadzieję, że ona tak naprawdę zniknie wraz z użytkowaniem VR-ów. Otóż ich zapach. To jest nieprawdopodobny zapach gumy. I on nam się po prostu wcina w nozdrza. Tak naprawdę już tak dużo się go nawąchałem, że już tak mocno na mnie nie działa, ale dalej jak wąknę sobie tą gumę, będąc tutaj u góry na tych VR-ach, tak naprawdę całe są w tej gumie, to strasznie daje naprawdę po nosie. I warto nawet pomyśleć o jakiejś ewentualnie zatyczce na czas używania VR-ów, bo to powoduje naprawdę nieprawdopodobne mdłości u człowieka. Przynajmniej u mnie tak właśnie to jest, ale zacząłem się czegoś tak powoli przyzwyczaić. Mam nadzieję, że też wraz z użytkowaniem VR-ów ten zapach zacznie z nich po prostu schodzić. I teraz, moi mili, zakładam nasze okularki na głowę. Chciałbym wam, słuchajcie, powiedzieć, że dzisiaj polecimy konkretnie, ale też niestety zostało tutaj wiele rzeczy przeze mnie już zrobione. To nagrywanie jest dla mnie strasznym przedsięwzięciem. Naprawdę, wierzcie mi, że potrzebuję nieprawdopodobnie dużo rzeczy gdzieś ustawić, żeby one tutaj nam najzwyczajniej grały i żeby tutaj nic się nie zepsuło. Ostatnio psuło się naprawdę sporo. Lepiej sprawdzę, czy nam się nie przestało nagrywać. O właśnie, to jest to, o czym ja mówię. Ostatnio 2 godziny. Seans pół godziny poszedł. Potem 10-minutowy też poszedł. 15 również już go nie ma z nami. Otóż raz kamera mi się wzięła, wywróciła. Innego razu pendrive nieodpowiedni w Avermedia Game Capture HD 2. Potem innego spróbowałem. On również nie dawał to rady. No i ostatecznie dysk twardy, którego też za bardzo nie darzę ufnością nie wierzę w jego tak naprawdę do końca działanie, no ale miejmy nadzieję, że teraz on tutaj nas jako jedyny nie zawiedzie w tym wszystkim. Także tak, dużo rzeczy was po prostu pominęło, tak? Ja tutaj wziąłem trochę tych rzeczy, porobiłem w tej grze, ale za chwilę wam opowiem, co takiego się w ogóle wydarzyło. Jest z nami nasza Laika, ogólnie Laika dysponuje fajną umiejętnością, o której być może za chwilę przyjdzie wam się przekonać. Ostatnio udało mi się to nagrać, mam nadzieję, że teraz również mi się to uda. No ale okej, jesteśmy, słuchajcie, przy drogowskazie. Ten drogowskaz nam wskazuje, że na lewo mamy czachę, coś niebezpiecznego. Tak więc tam na razie nie będziemy sobie wiadomo zmierzać. Na prawo z kolei mamy farmę i tam myślę, że warto byłoby wziąć się to udać. Dobra, zatem ruszamy się i miejmy nadzieję, że za chwilę Laika pokaże swoją super zdolność. Przyglądajcie się uważnie. O co takiego będzie mi chodzić? Co tu takiego ewentualnie będzie mogło się wydarzyć? Otóż... pyk. Laika już tutaj jest, gdzie widzieliśmy, że ona przez cały czas tak naprawdę z nami nie podążała, tak? Ona się tutaj po prostu przeteleportowała, znalazła się tutaj po prostu w mgnieniu to oka. No i dobra, moi mili, ruszając w tą stronę, docieram do naszej tej farmy, naprawdę po prostu przepięknego miejsca. Miejsca, które zostało już troszeczkę przynajmniej tak naprawdę zeksplorowane, a mianowicie, co takiego tutaj zrobiłem? Co takiego ja tutaj uczyniłem? Tej platformy tutaj normalnie nie było. Ja ją wziąłem, ustawiłem. Ruszając dalej, w tamtą stronę idąc, będziemy mieli bardzo, bardzo wielkiego manekina, który pokazuje tak naprawdę, jak niewielkim bohaterem nasz bohater jest. Zobaczcie. Nasz bohater niski przy nim musi się wydawać. No i dobra.
Mamy kapsułę, z której wyjechał nam taki droid. Ona normalnie tak naprawdę była zamknięta, ta kapsuła. Ten droid w sumie nie wiem, co on takiego miał tutaj wziąć, uczynić, co takiego miał zrobić. Mianowicie dał mi tylko jakiś tam pokarm dla lajki, tak? No ale co my takie zrobiliśmy, żeby tą kapsułę otworzyć? Otóż tutaj szedł kabel. Ja podczas tych wszystkich prób tak naprawdę, słuchajcie, to robiłem. Za każdym razem chciałem, żeby to się nagrywało, niestety, ale razem nam nie przyszło tego przeżyć. Ale myślę, że jakoś super dużo też nie straciliście. Zaraz też zresztą wam troszeczkę przybliżę to, co tutaj się tak naprawdę działo. Otóż po tym kablu, staram się jakoś tak, żebym miał wyraźnie ten swój obraz tutaj dla siebie samego, ale też żeby mnie nie ubierały te okularki, sam dodaję co jakiś czas poprawię na swojej to głowie. Dobra. Się wrzynają strasznie często właśnie w jakieś oczodoły nasze, czy też brew i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj elektrownia wiatrowa, jak widzicie. Ta elektrownia wiatrowa normalnie nie była tutaj postawiona, nie była w takim stanie, jaką teraz widzicie. Nie miała po prostu tych czterech dolnych płatów, czy też elementów, nie wiem jak to ewentualnie nazwać. No i dzięki temu, że ja je tam wziąłem, wiadomo, umieściłem, ona zaczęła po prostu w tym wszystkim działać. Przejdziemy się w to miejsce. Ja właśnie w tym miejscu znajdowałem te wszystkie będące tutaj elementy. Staram się jakoś wam ewentualnie streścić to, co się ostatnio tutaj wzięło, wydarzyło. Ja generalnie po wyspie troszeczkę pochodziłem, żeby ją, wiadomo, poznać, co takiego tutaj w ogóle możemy znaleźć, co takie możemy tutaj wziąć, spotkać. Chciałem też przyzwyczaić się do VR-ów, tak więc myślę, że to mi się udało. Chciałem również wziąć sterowanie sobie ogarnąć, tak? I całą resztę, jak i ogólnie zobaczyć, co takiego tutaj możemy ciekawego wziąć, spotkać, zobaczyć. No i dobra. Nie ma już co w tym miejscu tak naprawdę więcej się rozglądać, czy też szukać. Chodźmy zatem do miejsca, gdzie potrzebujemy normalnie trafić. A co takiego mielibyśmy tutaj jeszcze wziąć, moi mili, wziąć, zrobić? Otóż elektrownia postawiona. Ostatniego razu, jak próbowałem dla was nagrywać odcinek, nie wiedziałem, jak tą elektrownię ogólnie zbudować. Nie wiedziałem, jak tak naprawdę sterować naszym bohaterem. R1, podczas kiedy chwytamy przedmioty, R2 i R1, to te przedmioty dołączamy do tych właśnie elektrowni, czy tam ewentualnie jakichś innych elementów, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce. Razem z Higgsem doprowadziliśmy jeszcze zasilanie do naszej elektrowni. To polega na takim właśnie dzieleniu tutaj liczby 40 idącej właśnie z naszej elektrowni do kapsuły, tam jakiegoś komputerka i tutaj ostatecznie do naszego tam jakiegoś reaktora czy czegoś, tak? Także to tutaj również wziąłem, dokonałem. No ale okej. To już mamy za sobą. Pora zatem teraz już naprawdę zacząć kontynuować naszą rozgrywkę, bo jeżeli chodzi o to, to na tym skończyłem, tak? Dalej już niestety, ale nie wiem, co nas takiego czeka. Za chwilę przyjdzie nam się przekonać. Tu mam ślimaczkę, którego już zeskanowałem. To mogło nie był jakiś ptasiur. O właśnie. Jakiś nowy okaz. Kurczę, bateria nam siada. To byłoby dosyć nieprzyjemne. Wiem teraz podczas nagrywania znowu baterię. Joysticku rozładował. Ale życie niejednokrotnie już mi pokazało, że podczas tego nagrywania człowiek naprawdę nie często da radę zaplanować wszystko tak, jak być powinno. Dobra, to nam prawdopodobnie brakuje jakiejś części. I tą właśnie część zabrał nam pewien prawdopodobnie nadlatujący tam pterodaktyl. Jak tam przed chwilą byliśmy na tej platformie, tam wcześniej ja właśnie spotkałem się z pterodaktylem, który coś ukradł. Będziemy potrzebowali go zatem znaleźć i od niego to z powrotem zabrać. Ale zanim to chciałbym wam, moi mieli wziąć coś ewentualnie jeszcze tutaj pokazać, podczas gdy będziemy widzieli widok ze strony Higgsa, tak? Z jego lokalizacji. Otóż tam na dole, o właśnie tam, gdzie ta moja kropeczka pokazuje, nie wiem, czy wy ją widzicie, ale przy tej 20 jesteśmy my. Tam stoi nasz bohater, za nim chodzi lajka i to jest nasz człowieczek, tak? Możemy sobie jemu się przyjrzeć, zajrzeć do niego, boję się, żebym ewentualnie mikrofonu nie szturchnął. No, także to było dosyć takie ciekawe, tak? To było dosyć takie coś, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, że możemy na siebie samego popatrzeć. To było naprawdę, naprawdę spoko. Martwi trochę mnie ten joystick. Mam nadzieję, że mimo wszystko wytrwa on z nami tutaj jeszcze jakieś kolejne 15-20 minut. Okej. Moi mili, zatem lecimy z tematem. To już są takie rzeczy, o których ja tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co będziemy takiego robić. Jedynie wiem, że potrzebujemy znaleźć tego dinozaura, który ukradł nam tamtejszą naszą część. Musimy sprawić, żeby on nam wylądował tutaj w tym gnieździe.
Nie wiem, jak się w sumie słowo gniazdo odmienia, ale... Chyba gniazdo na gnieździe. W czym? W gnieździe. Odmieniamy. Głowy nie dam. Głowy nie dam. Przyznam, że dosyć rzadko przyszło mi używać tego słowa jeszcze w takiej formie, stąd mogę nie wiedzieć. Dobra. Ale raczej prawidłowo powiedziałem. No, za daleko mamy. Musimy jakoś się zbliżyć. Potrzebujemy jakoś inaczej to chwycić. Najlepiej lewą ręką tu. Oj, dokładnie prawą ręką z kolei chwycimy się tutaj. Gdzie ten nasz pteruś, do którego my potrzebujemy dotrzeć? Jedny, jak tutaj wysoko zapewne jest. Tak też właśnie myślałem. Jak my się tutaj puścimy, to śmierć pewna nas spotka. Te pterusie ogólnie już zostały przeze mnie przeskanowane, tak więc to będziemy już mieli jakby z bańki. Potrzebujemy znaleźć tego, który nam ukradł tamtejszą część, o której ja wspominałem. Może on gdzieś tutaj będzie? Chyba tak, bo tam aż się tak świeci już to niebiesko. A nie, to Hixam tutaj przyświetluje. Dobra. Poleciał! Gdzie on poleciał? W ogóle, no co go zauważyliśmy? Tam teraz jest. No kurczę, nie mógł od razu do swojego tego gniazda polecieć. Musiał gdzieś tam się przetransportować. Ojejku, jakie bliskie te ręce. Dobra, weźmy troszeczkę, może zsynchronizujmy sobie ten nasz widok. Okej. No dawaj, dawaj, kochany. Ale pogłaskałem go chyba po pyszczku, słuchajcie. Tylko, że to nie był ten, to jest ten nasz, którego potrzebujemy. Dobra, 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 dobra. Już wiem w takim razie, jak sobie potrzebujemy z nim poradzić. No hasa. Idę do twojego kolegi. Twojego kolega widzę, że tam troszeczkę jakby ma za dobrze w tym wszystkim. Musimy zniszczyć mu to gniazdo. Próbuję go tutaj bronić w tym wszystkim. Starajmy się go zeskanować. Chociaż ostatnio już mi się udało, to jest niepotrzebne tak naprawdę w tym wszystkim. Dobra, słuchajcie. Jestem tam na dole, zatem bierzemy się za niego, bierzemy go za fraki. Do tego wszystkiego przydam się tutaj lajka. Zanim to, to musimy się przetransportować bezpiecznie na dół. Idziemy na akcję strażacką. Dobra. Chodź lajeczko, przydasz nam się, nareszcie. Kochana, będziesz miała... Lajka, roar, ale tam. Go roar! Roar, roar! Go roar! Może nakarmić mu należałoby wcześniej. Dobrze, dobrze, jest, udało się, to wystarczyło. Dobrze, kochana, dziękuję ci. Dziękuję ci, że mi pomogłaś w tym wszystkim. O, proszę bardzo. Esmeralda Crew, progress unlocked. Co to w ogóle takiego jest? 80% baterii nam coś tutaj pokazuje, tak jakby nasza może jakaś kapsuła się ładowała w tym wszystkim. Foteczki, okej. Command, crew Higgs 60322 on patrol. There have been reports of flagrant law breaking in Columbus section. Entering Columbus Mess Hall 3, I can confirm there is a Magellan crew member here. It's Jimmy Lawrence again, Commander. He's taken three food trays. You there, get back to Magellan. That food doesn't belong to you. There's only sufficient supplies for Columbus crew members to receive a full ration. He's poured his coffee all over the food. He's just smiling at me. Now he's eating the food with his cup. Mm-hmm. Okay. Saving game. Times were desperate after the deep space event. It nearly destroyed us. We couldn't live as we had before it. Some had to do without. Those whose children wouldn't make it to Tyson 3 suffered terribly. Thankfully they stopped the madness, but people weren't comfortable. To cień elektrowni. Myślałem, że tam coś ewentualnie się znajduje, jakieś zwierzątko, które będzie można zeskanować. You were Columbus crew, of course, selected for your genes. You are a born survivor.
Dobra. To już wszystko tak naprawdę w tym miejscu, słuchajcie, do zrobienia mieliśmy. Ja chciałbym się ewentualnie z wami jeszcze, słuchajcie, podzielić jedną rzeczą, Sorry to take liberties with your safety in there, but którą we tak carried on naprawdę with that whole revenge od thing. początku chciałem But the opowiedzieć w tym pterosaurs odcinku, learned a będę lesson opowiadał and teraz tak you naprawdę czwarty, discovered piąty raz, something about the bo Esmeralda, so któryś all właśnie raz good już to there, będę eh? dla was nagrywał. Po ostatnim razie, kiedy to ja tak właśnie tak próbowałem cały czas. To raz pendrive, to raz kamera, to raz co innego jeszcze spowodowało, że musiałem zatrzymać, co przestać nagrywania. Ja te VR-y zakładałem szybko, ściągałem, chodziłem w nich też, wiadomo, bo tam nie chciało mi się ich ściągać, żeby coś tam ewentualnie poprawić lekko, nie wiem, dopiąć tego pendrive'a albo coś. To też z nimi chodziłem tak, wiadomo, mając je na głowie, do tego nie jestem w ogóle już tak naprawdę przyzwyczajony. To wszystko sprawiło takie 1,5 godziny jakby wariowanie z tymi VR-ami, że ja niesamowicie, nieprawdopodobnie mocno źle się poczułem. Potem przez godzinę leżałem, stękałem, odbijało się cały czas. Już był taki nawet jeden moment, w którym naprawdę czułem, że już jest bardzo, bardzo blisko i musiałem w biegu je po prostu te VR-y ściągać. Ale nie mówię tego tak, żeby, nie wiem, zniechęcić czy coś. Po prostu ja za bardzo z nimi wariowałem, tak? One tak naprawdę nie są aż tak nieprzyjazne dla naszego organizmu. Ja po prostu wziąłem, zdecydowanie przegiąłem w tym wszystkim. Bałem się później, jak to będzie wyglądało ewentualnie moja jazda samochodem, ale tam wiadomo, do tego trzeba podejść na poważnie, konkretnie, więc tam się skoncentrowałem najmocniej jak mogłem. No i najzwyczajniej udało mi się, jak widzicie, wszystko jest w porządku. Ale przyznam, że było dosyć nieciekawie, tak? Przez 1,5 godziny potem bardzo źle się czułem. Cały czas musiałem coś przełykać, jakiś tam sok popijać, cukry sobie dostarczać, fruktozę, glukozę. Tak. Do końca nie wiem, do końca dnia mnie to trzymało. Zastanawiam jak koń. Sytuacja co więcej była taka. Jakiś szczurek, myślałem, że można radę go przeskanować, ale widzę, że nie mam takiej możliwości. Nawet godzina 12 to się właśnie tam się wszystko wydarzyło. To do godziny 18 normalnie jeszcze czułem tak naprawdę, że ten cały dzień potem zależał od VR-ów. Potem czułem naprawdę przez bardzo długi czas, że coś jest nie halo. Okej. Okay. A jesteśmy znowu przy drogowskazie. Tam już na farmie załatwiliśmy wszystko, co trzeba. Tu mnie taki kret często wychodzi z tych dziur, właśnie mówię o nim. Może uda się teraz go pochwycić. Nie udało mi się go jeszcze w ogóle zeskanować. O, tak jak widzicie, ciężko będzie. Może uda się w końcu to zrobić. Lajka, mogłabyś go tam złapać za ogon i wyciągnąć tutaj do nas, żebyśmy chociaż mogli go przeskanować. Idziemy w lewo, tak? Tam, gdzie są te czachy, zobaczymy, co nas takiego tam ewentualnie czeka. Czy rzeczywiście coś niebezpiecznego, czy Remember to view raczej. them in the infirmarium. Czy raczej nie? Tar pit, jungle. Tar pit albo jungle. Wąż. O ty kurcze, myślałem, że mogę cię zeskanować. Dobrze, nas tutaj nie atakują te stworzenia, bo byłoby naprawdę ciekawie. W którą stronę zatem teraz nam pójść? Tam już byliśmy. Tu z kolei mam wskazywane. Co oznacza tarpit? Nie mam zielonego pojęcia. Tam chyba byliśmy, nie? Czy też tam? Nie wiem. Dobra, chodźmy zatem tutaj. Nie wiem, czy mój kuzyn już tutaj był, czy on mnie tutaj ewentualnie tutaj już wcześniej zaprowadził, czy ja też już sam tutaj byłem. Ale chyba nie, tam jakiś szkielet w ogóle leży, dinozaura. Tak więc nie wydaje mi się, żeby to miejsce było dla nas jakieś mocniej znane. Co my takiego tutaj damy radę znaleźć? Wow. Not bad. Mam nadzieję, że to, co go tutaj dawno temu zabiło, już tutaj nie mieszka. Tamta bransoletka widzieliśmy, że była zeskanowana, tak więc prawdopodobnie mój kuzyn już wcześniej tutaj był. No ale może nie zajrzał wszędzie, albo być może się cofnął zatem. I know they are only herbivores in there, Robin, but they have big feet and they aren't very Chodźmy discriminating. dalej. Herbivores also attract predators and you don't want to become a Pięknie to snack in wygląda, our area. naprawdę przyznam, It's że not particularly podoba mi się. wise to heedlessly Ta follow jaskinia your jest naprawdę friend if you're zjawiskowa. there. It's not like it's sniffing out another heat unit, Chyba siedzę teraz w is słońcu, it? bo strasznie mi gorąco. Hey girl, not so fast.
Wow. Wow, 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 wow. Duży tatuś. Patrzcie, z kim nam przyszło się spotkać. Ojejku. Mam nadzieję, że on na mnie nie stąpnie. Lajka, uciekaj stamtąd. Nie czujesz zagrożenia? Kurczę, zeskanować tego wielkoluda będzie naprawdę ciężko. I szczególnie te czerwone punkciki. Chodźmy od tej tylnej strony. Ogólnie zawsze zastanawiam się w takich grach, jak i generalnie kreskówkach, filmach animowanych. Co się dzieje z... No właśnie, z układem wydalniczym, tak? Tych wszystkich takich, wiadomo, zwierząt, na przykład mamut, maniek w epoce lodowcowej, tak? Gdzie on ma chociażby swój sprzęt? No przecież te zwierzęta w rzeczywistości jednak musiałyby czymś, wiadomo, załatwiać te sprawy. Wow. Wow, 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 wow. Natomiast twórcy często takich, wiadomo, artystycznych dzieł, no pomijają ten szczegół, tak? Pomijają, znaczy, czy szczegół, pomijają ten fakt w ogóle. Czy dobrze? No, niektórzy powiedzą, że raczej nie. Przydałoby się, wiadomo, trzymać faktów. Troszeczkę może realniej podchodzić do sprawy. Aj, bym musiał go już na nowo całego zeskanować. Dobra, tam nie zamierzam się bujać z czymś takim. Chodźmy dalej. Jeszcze lajka tam kicha, kaszle sobie. Co my takiego tutaj mamy? Jakieś urządzenie, zobaczcie, odłączone, całkowicie w ogóle zniszczone. Prawdopodobnie przez będące tutaj dinozaury. O, pięknie. Naprawdę przepięknie, podoba mi się. Ciekawe, czy te dinozaury nas nie zaatakują w tym wszystkim po jakimś tam czasie. Albo... Ot, czy nas po prostu nie postanowią zjeść. Nie mamy rady zaskoczyć. Tak po prostu. Nie lubię tego schodzenia na dół, bo to straszne mdłości powoduje. Hej, żabeczko! No, ty to taka kochana, widzę, że jesteś. Bez żadnego tam jakiegoś większego pitu. Ot, można cię zeskanować łatwo. Tu jakieś stworzenie. Może jeszcze wyjdzie do nas. Nie mamy chlebka, byśmy rzucili. Ej, Lajka, jak ty się tam dostałaś? Dobra, dobra, musimy coś znaleźć, coś, co nam pozwoli przejść na tamtą stronę. Coś potrzebowalibyśmy podnieść, tam położyć. I coś mi się wydaje, że znajdziemy to tam na górze, gdzie przed chwilą właśnie byliśmy. Dobra, więc znowu. Do góry nie jest tak źle wchodzić. Gorzej, jak się właśnie na dół należy się przemieścić, to wtedy rzeczywiście to potrafi być powodujące straszne mdłości. O, co się wydarzyło? Aj, wydarzyło się to, że zginęliśmy. Szkoda. Dobra, ja tam już wiemy, co mamy takiego robić. Wiemy, gdzie nam należy jakie rzeczy poczyniać, żeby grę pocisnąć do przodu. Jak to wyrzucimy, raczej nic się z tego nie stanie. Już raczej nie będzie nam to potrzebne. Znowu to, czego nie lubię. Dobra, puśćmy się. Mam nadzieję, że bohaterowi nic się nie stanie. Cieszy mnie to. No, 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 zatrzymuj się. Zatrzymuj. Gdzie ty płyniesz? Okej, Jasinko. Gdzie to płynie? Hej! Pozwól no nam przejść. O właśnie, zatrzymaj się. Super. Ekstra. Podoba mi się. Polak jak chce, to potrafi. Nie ma przejścia, to najwyżej sobie sam je zbuduję. Nie udało się znowu, nie? Nie wiem, jakieś dziwne stworzonko. Być może ono gdzieś tam jeszcze niżej sięga. Potrzebowałoby się też całkowicie do nas wynurzyć. A tego nie robi. Piłkę zobaczcie, no rugby.
gramy? Mam nadzieję, że nie będzie miał tego nam za złe i nas nie zaatakuje i nie zje w tym wszystkim. Dobra, co nam takiego teraz tutaj przyjdzie zrobić? Tamtego nie sięgniemy. A tu z kolei nie za bardzo cokolwiek jest. Tam żeśmy weszli, nie? No to tutaj trzeba zejść w takim razie. Żeby się dostać gdzie? Hej! Kochany, podejdź tu, chcę cię zeskanować. Coś nie wiem, do czego mi to potrzebne. Zresztą tędy też mogliśmy tutaj dotrzeć. No dobra. Chodźmy dalej. No już nie rzucajmy, już nie prowokujmy, naprawdę. Jak tak położę, uda się przejść? Pewnie, że tak. Na chcącego nic trudnego. No nie, proszę, potrzebuję cię tutaj. Chodź. Chodź, bo to jeszcze nie koniec naszej przeprawy. O, i gently, delikatnie. To nie było delikatnie. To też nie, zdecydowanie nie! I co teraz? Nie! Jesteś moją ostatnią deską ratunku, dosłownie, Laika! To było pewne. To było pewne. Jak rata w banku. Że zginiemy i przyjdzie nam umrzeć. No ale okej, łatwo przyszło nam tutaj to naprawić. Tutaj? Czyżby? A chodźmy dołem. Polubiłem te deseczki. Chyba za wcześnie to powiedziałem. No, kochana, wychodź. Trzymasz się? To się lepiej trzymaj, bo właśnie przechodzę. No i chodźmy tędy sobie. No pięknie to wygląda. Pterodaktyle prawdopodobnie nad nami. Już robimy sobie mostek. Poczekaj, Higgs. Tylko się zorientuję, gdzie my znajdziemy sobie ten element do zrobienia tego mostu. I będzie to nasz prawdopodobnie ostatni most. Potrzebny do przejścia dalej, jak i ogólnie ostatni most w tym strzale. Damy radę aż tak sięgnąć? Tak. No, przyciągnij. Jeszcze, dobra. Wyciągnij. Ekstra. Mamy to. Teraz powoli, pomalutku. Przerzućmy sobie tutaj. Dobra. Mam nadzieję, że to nie ulegnie złamaniu. Tam ogólnie widzę, że był też tu taki element, który można było wykorzystać. Co tu się stało? Halo? Synchronizujmy nasz widok. No, tam był taki moment, w którym mogliśmy sobie... Jasny gwint. Dobra, się chwycić. Już tak wziąłem na tak naprawdę... na pałę, że tak powiem. Odstrzelałem, że się chwycimy. Trzymałem po prostu dwa przyciski odpowiedzialne właśnie za chodzenie i wspinaczkę po takich różnych tutaj półeczkach. Dobra, jesteśmy na dole. Dokąd tam tutaj iść za tym teraz? Się trochę pogubiłem. Jest tutaj, za mnie ta deska jest. Dobra. Nasza deska ratunku. Gdzie my ją musimy postawić? Tam? Nie. Okej, nie wiem. Dobra, moi mili, słuchajcie, bo tak nie chcę tutaj za dużo czasu spędzać nad szukaniem tego, przynajmniej na nagraniu, nie zamierzam dużo czasu spędzać nad szukaniem
wyjścia z tej całej sytuacji, ewentualnie jakiegoś tam kolejnego przejścia. Po prostu dowiem się, gdzie ono jest, znajdę na własną rękę i jak już będę wiedział tak naprawdę, co mamy takiego dalej wziąć robić, to spotkamy się znowu. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Przy okazji przerwa, napiję się tutaj przygotowanego razem z Asią koktajlu. Wezmę również, naładuję joystick, bo jak widzieliśmy, tam bateria troszeczkę już zaczęła się nam buntować w tym wszystkim. Drapie się po nosie, bo tutaj właśnie te takie listki powodują, że ten nos nas zaczyna tam gilgotać. Już nie czuję tak bardzo tej gumy, a właśnie ta guma otacza nas cały nos, tak? Jak już mamy te VR na sobie. Stąd cieszę się, bo to zaczyna naprawdę nabierać fajniejszych kolorów. Generalnie jakichś tam rumieńców i zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Jeszcze wydaje mi się, że jest dwa strzały Robinsona. Gra nie jest jakaś super długa. Trochę Drive Cluba. Jak tylko Robinson zostanie ukończony, wtedy płytkę sprzedaję, przekazuję komuś dalej, niech ktoś inny się zabawi z nią. Zaopatrzymy się w coś innego. Być może Farpoint, być może Resident Evil 7. Ale zobaczymy również, jak to będzie z moim czasem i generalnie z technicznymi sprawami, tak? Bo tutaj mówię, że czasami nagranie tego odcinka to człowiek mi wydaje mu się, że to będzie trwało z 25 minut, pół godzinki. A potem liczba problemów namnażających się, jak i również coraz to większa liczba generujących się kabli powoduje, że to się przeciąga do 2-2,5 godziny, aczkolwiek dużo zależy tak naprawdę ode mnie, bo po prostu no już teraz myślę, mi się wydaje, że będzie wszystko ok, tak? Ostatnio naprawdę dużo czasu poświęciłem na testowanie tego wszystkiego, ustawianie, tak więc już mam nadzieję, że od teraz siadam i po prostu bombarduję kanał filmami. Moi mili, żegnam się z Wami, pozdrawiam Was gorąco serdecznie, jak zawsze. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcineczku, ocenić odpowiednio materiał. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!